złożyć wam życzenia świąta przystania pańskiego. Wiadomo, 2 lata nie było dane nam chodzić. Pandemia ogarnęła cały kraj. Także naszą parafię, Bogu dzięki, że nie ogarnęła mojego oddziału. Oddział jest liczny, a będzie jeszcze liczniejszy. Planowane to jest na ten jubileusz. Wszystko jest przygotowywane na jubileusz. Tak samo i ta nasza wspaniała orkiestra. Ona też była przygotowywana na jubileusz stulecia. Ale takie postępy, jakie czynią, postanowili, że już w tym roku pójdą z tym oddziałem głosić tą chwałę. Dziękuję im z całego serca za to. Także pragnę złożyć wam życzenia świąt Zmartwychwstania Pańskiego, aby ten, co zmartwychwstał, darzył was zdrowiem. Tego zdrowia życzę każdemu, życzę i wam. Zdrowia jak nie będzie, to reszta jak... Cóż bez zdrowia człowiek w akcji? Nic. Musi być zdrowie. Tego zdrowia wam życzę. A za wszelkie dobro, które czynicie dla tego oto oddziału, bo wiadomo, wy wspomagacie ten oddział, ten oddział będzie istniał. A mój oddział za to dobro, które czynicie, oddaje wam należne. Cześć i honor. Panie komendancie, z rozkazu baszy dla gospodarzy tego domostwa proszę oddać należne. Cześć i honor. Rozkaz. Baczność, szable, dłoń, stój, broń. Lewo, patrz. Do byłego żołnierza tego oddziału, panie Jusku. Wilka. Do mnie wilka do lasu. Jednak ciągnie. Przecież wiesz, jaki ciężki trud trzeba było podjąć, aby iść z oddziałem i głosić tą chwałę zmartwychwstałego pana. Ty podejmowałeś ten trud. Chodziłeś z tym oddziałem i głosiłeś tą chwałę zmartwychwstałego pana. No niestety, lat przybyło, ale ty o oddziele nie zapomniałeś. Gdy tylko jesteś w kraju, przyjeżdżasz tu do tej parafii, do swojej parafii, muszę powiedzieć, żeby zobaczyć ten oddział. Ten oddział istnieje, istnieje już 98 lat, 2 lata do jubileuszu. I mam nadzieję, że Pan Bóg pozwoli, że się spotkamy na tym jubileuszu, że przybędziesz. A na tą chwilę pragnę złożyć ci życzenia świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Życząc zdrowia, a za to dobro, które czyniłeś, będąc w tym oddziale i nie zapominając o tym teraz oddziale, mój oddział oddaje tobie należne cześć i honory. Panie komendancie, z rozkazu baszy dla pana Juska, byłego żołnierza już tego oddziału, proszę oddać należne cześć i honory. Rozkaz. Baczność, szable, dłoń, stój, broń. Lewo, patrz. Do wszystkich gości, którzy są w tym domostwie, bo no nie chcę iść pojedynczo, bo czas ucieka. No już przed nami droga jeszcze daleka. Daleka. I chcemy po prostu, no chcemy zawitać, kto będzie miał ochotę, a jakbyśmy chcieli tak
każdego po parę minut, to czas naprawdę szybko ucieka. A nie chcemy po prostu zawieść nikogo. Chcemy wszystkich odwiedzić w całej parafii, a już mam to nosy, że kto biczy na żabno nie uderzymy. Bo już tutaj jest to... To pójdziemy przez stawy, przez tamtędy, przez dupki. Najwyżej się trąbkę zagnie. Także wszystkim tu przybyłym gościom do tego domostwa życzę zdrowych, wesołych, radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a od całego mojego oddziału oddaję należne cześć i honory. Panie komendancie, rozkazy waszy dla wszystkich gości przebywających w tym domostwie, proszę oddać należne cześć i honory. Rozkaz. Baczność, szable, dłoń, dłoń, broń, a lewo, patrz! Dobrze!